Wzgórze Magdalena związane jest z wieloma powiastkami, legendami, klekdami. Jedna z nich opowiada o tym, że za czasów, gdy na tym wzgórzu mieścił się zamek i kościół, wędrowała na jego szczyt ciężarna kobieta. Tu należy dodać, że wejście na ten szczyt było utrudnione. Dojazd był tylko i wyłącznie możliwy od zachodniej strony, a oprócz tego na szczyt prowadziły strome schody. Zmęczona kobieta w złości przeklęła to miejsce i powiedziała, niech to wszystko zapadnie się pod ziemię. Za tamtych czasów życzenia zmęczonych, złych kobiet spełniały się i wszystko legło w gruzach i zapadło się pod ziemię. Inna opowiastka związana jest z dwoma młokosami, którzy wędrując przez to wzgórze znaleźli dziurę w ziemi. Dla wygupu postanowili, jeden z nich postanowił wrzucić tam czapkę. No i ta czapka wpadła, nie mógł jej wydostać. Zrobiło mu się smutno, zorientował się o tym, że to jednak jest strata. Zaczął płakać. Nagle jakaś tajemnicza siła wypchnęła tą czapkę na powierzchnię. I co się jeszcze okazało? W tej czapce były złote monety. Sprawiło to wielką radość chłopcu, ale u jego kolegi wzbudziło zazdrość. Ten postanowił uczynić podobnie. Wrzucił swoją czapkę do dziury, ale w zamian złota w czapce były końskie odchody. Trzecia opowiastka dotyczy źródełek wody, która miała być magiczna, mieć właściwości lecznicze. Jedna z nich miała stanowić remedium na wszystkie problemy zdrowotne, druga miała leczyć oczy. Ale niestety przez nieuwagę robotników pracujących w kamieniołomie zostały zniszczone i zasypane. Wedle legendy te źródełka jeszcze są czynne i przy odrobinie szczęścia może uda się kiedyś na nie natrafić i znowu będziemy mogli cieszyć się długim, zdrowym życiem. Czwarta historia związana jest z diabłem. Nie wiemy, czy był to ten sam Lucyfer, który wysłuchał ciężarnej kobiety i zburzył tutejszy zamek i kościół. Nie wiemy, czy to był ten sam Belzebub, który jednemu z chłopców wyrzucił czapkę pełną złota, a drugiemu pełną końskich odchodów. Nie wiemy, czy nie był to ten sam Mefistofeles, który pompował wodę z magicznych źródeł. Mieszkańcy Wzgórza Magdalena wielokrotnie słyszeli, jak diabeł nocą ostrzy osełką kosy i jak diabeł nocą kosi tutejsze łąki. Byli w nocy przerażeni. Rano chcieli zobaczyć efekty diabelskiej pracy. Na szczęście trawa była nieskoszona, ale tak naprawdę, co jest istotne na tym wzgórzu, to istotna jest historia przemysłu naftowego. Bo okazuje się, że początki przemysłu naftowego to nie Stany Zjednoczone, to nie Arabia Saudyjska, tylko Gorlice i okolice, ale o tym opowiemy jeszcze na dole. Po tym arcyciekawym skansenie przemysłu naftowego Magdalena oprowadzaliśmy Państwa przy okazji cyklu filmów Gorlice, region wielu historii i kultur. Tutaj możemy zapoznać się z historią, jak ropa była wydobywana. Od łebaków, którzy zgarniali ropę z cieków wodnych przy pomocy wiader, po wieże wiertnicze, przy której byliśmy przed chwilą. Ale będąc tutaj przy okazji legend gorlickich, chcę zwrócić uwagę na historię i powiedzieć, że historia przemysłu naftowego
to jest historia naszych ziem. To tutaj w 1852 roku powstała pierwsza wieża wiertnicza w pobliskich Siarach. W Galicji Ignacy Łukasiewicz w marcu 1853 roku wynalazł pierwszą na świecie lampę naftową. Początek przemysłu naftowego związany jest z wykorzystaniem lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza 31 lipca 1853 roku we Lwowie na sali operacyjnej. Później Łukasiewicz przeniósł się do Gorlic. W 1854 roku zapalono tutaj pierwszą lampę naftową miejską. I także powstała pierwsza spółka naftowa. Więc będąc w Gorlicach, warto odwiedzić to miejsce, a tak poza tym zapoznać się z historią wybitnych Polaków.